witam. Bardzo serdecznie witam pana prezydenta, pana Roberta Szewczyka. Pierwszy raz w tej roli na tym konkursie. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Rady Miasta, przedstawicieli Wydziału Kultury. Bardzo serdecznie, jest mi bardzo miło i bardzo serdecznie witam pana przewodniczącego Komisji Kultury, pana Piotra Pancera. Bardzo serdecznie witam również naszych mecenasów, naszych fundatorów, naszych sponsorów, naszych przyjaciół. Bardzo miło jest mi gościć tutaj i witać mecenasa 13. edycji Olsztyńskiego Biennale Sztuki, firmę Bolero, premią Nody Bolero, którą reprezentuje pan prezes Remigiusz Markowicz. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za współpracę. Serdecznie witam pana prezesa zarządu przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Olsztynie, pana Wiesława Pancera. Bardzo jest mi miło gościć, chyba po raz pierwszy u nas na tej imprezie, pana prezesa Konrada Nowaka, reprezentującego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepła w Olsztynie. Bardzo państwu dziękuję, bo wspieracie nas stale. To jest współpraca od wielu lat. W tym roku jeszcze mamy specjalny udział firmy Bolero. Mamy dużo radości już od początku wakacji. Serdecznie witam przede wszystkim uczestników konkursu, artystów, dla których to jest, myślę, zawsze ważne wydarzenie. Dla nas, organizatorów, to jest zawsze ważne wydarzenie. Nie będę zbyt dużo mówić o historii tego konkursu, bo wszyscy państwo na pewno doskonale jakby pamiętacie jego genezę i wiecie, że Olsztyńskie Biennale Sztuki, w tym roku 13. edycja, jest organizowane przez Galerię BWA od wielu lat, od 1998 roku i na początku była to inicjatywa i była to współorganizacja ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, ale w momencie rozwiązania naszego okręgu galeria pozostała jedynym organizatorem, kultywując tradycję tych przeglądów artystycznych. Myślę, że jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszego rodzinnego środowiska artystycznego. Zawsze jest to konkurs, więc zawsze powołujemy jury, żeby dokonało wyboru prac, po pierwsze na wystawę, a po drugie prac, które zostaną nagrodzone w każdej edycji. Drodzy państwo, najważniejsze w mieście tego typu wydarzenie i prawdopodobnie, a najpewniej jedno z najważniejszych takich wydarzeń w naszym województwie, w naszym regionie. Drodzy państwo, ta nieśmiałość bierze się z tego, że mam świadomość, że stoję przed ludźmi, którzy są, nie tylko mają wyjątkową wrażliwość, nie tylko mają wyjątkowe talenty, ale potrafią też z nich korzystać w taki sposób, żeby wywoływać dialog, rozmowę, nawiązywać do najważniejszych, najtrudniejszych tematów społecznych. Bo dzisiejsza sztuka współczesna, ona nie tylko zachwyca formą, nie tylko jest estetyczna, jest piękna, jest doskonała warsztatowo, ale ona też nawiązuje właśnie tą dialog, tą rozmowę z najtrudniejszymi dzisiaj tematami społecznymi. Takie dzisiaj z taką twórczością dzisiaj, drodzy państwo, się spotkamy, oglądając wystawę pokonkursową. Drodzy państwo, to są tematy często trudne, często niedotykane przez innych, często tematy tabu, tematy często też zapomniane. A tutaj w sposób niezwykły, w sposób
przetworzone przez talent, przez umiejętności, przez warsztat naszych wspaniałych twórców wybrzmiewają i nawiązują właśnie ten dialog, który jest ważny w każdy sposób. Potrafią nas poruszać, nie pozostawiają obojętnym. Drodzy Państwo, za to bardzo dziękuję. Dziękuję Biuru Wystaw Artystycznych za kontynuowanie tego Biennale, za to, że to wydarzenie w Olsztynie jest i jest w takiej formie i budzi takie zainteresowanie. Drodzy Państwo, dla nas wszystkich to święto. Cieszę się, że możemy brać w nim udział razem i nie przedłużając, przystąpmy do dzieła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Najważniejsza część tego wieczoru, czyli wręczanie nagród, odczytanie protokołu z posiedzenia jury 13. Olsztyńskiego Biennale Sztuki o medal prezydenta. Jury w składzie profesor Sławomir Brzoska, artysta rzeźbiarz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytet Artystyczny imienia Magdaleny Awaganowicz w Poznaniu. Profesor Agnieszka Cieślińska-Kawecka, artystka graficzka Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Profesor ASP, doktor habilitowana Małgorzata Jankowska, historyczka sztuki, kuratorka Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Profesor Arkadiusz Sylwestrowicz, artysta malarz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pani Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, kuratorka, muzealniczka, kustoszka Gdańskiej Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Na posiedzeniu 23 września 2024 roku jury zapoznało się z regulaminem konkursu. Na przewodniczącego członkowie kapituły wybrali profesor OSP dr. habilitowaną Małgorzatę Jankowską. Na konkurs w tym roku wpłynęły 203 prace 75 autorów. Po wnikliwej ocenie i przeprowadzonej selekcji jury wybrało na wystawę konkursową 89 prac 47 autorów. Po dyskusjach i głosowaniu jury wytypowało następujących autorów i pracę do nagród. Ja muszę przyznać taką dygresję, że jury rzeczywiście miało bardzo trudną pracę, bardzo rzetelnie pracowało. W katalogu i w protokole są bardzo szerokie uzasadnienia do nagród. Ja ich niestety nie będę mogła czytać, bo są naprawdę bardzo obszerne, a nie jesteśmy w stanie tutaj po prostu tak długo stać, więc odczytam nazwiska osób, które w tym roku zdobywają nagrody 13. Olsztyńskiego Biennale Sztuki. Grand Prix i medal prezydenta otrzymuje w tym roku Krystyna Janusz. Za zestaw prac wykonanych w pianoturii. Bardzo szerokie uzasadnienie i bardzo naprawdę merytoryczne. Wszystkich laureatów będę prosiła o pozostanie tu z nami na scenie. Bardzo poproszę pana prezesa Wiesława Koncera do nas, bo będziemy wręczać pierwszą nagrodę. A pierwszą nagrodę w konkursie otrzymuje pani Karolina Kardas za zestaw prac Wody Temple. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że pani Karolina jest z nami. Cudownie. Zdjęcia. Brawo.
poproszę pana prezesa Konrada Nowaka, gdyż będziemy wręczać drugą nagrodę 13. Olsztyńskiego Biennale Sztuki, którą otrzymuje w tym roku Weronika Tadej-Królikiewicz za zestaw prac wykonanych w Krzysztofie. Oczywiście wszyscy wiemy, że nie jest to pierwsza nagroda Biennale Weroniki. O, cieszę się, że dzięki Weronii udawana. Kolejne wyróżnienie honorowe otrzymuje pan Krystian.
Jan Bukowski. Bardzo serdecznie zapraszam do nas. Tak, tak, życie celebryty nie jest łatwe. Kolejne wyróżnienie honorowe. Marek Hasso-Agopsowicz. To jest mi szczególnie miło, że możemy pana uhonorować w tej edycji konkursu. I ostatnie z wyróżnień honorowych otrzymuje pan Jacek Wojsierowski za zestaw fotografii. Zapraszam pana Bogdana Bartkowskiego, jeśli jest w stanie się przedrzeć przez tłum do nas tutaj. Zapraszam, będzie mi bardzo miło, Bogdanie, cię powitać. Bogdan. Proszę podać dalej, bo tam na pewno nie słychać. Bardzo serdecznie zapraszam panią Joannę Będkowską-Chlebowicz. Zawsze jest. Iwonę Wolińską-Walędzik, jeśli dotarła na dzisiejszy wieczór. Pana Izydora Borysa. Tadeusz Burniewicz. Bury, jeśli mnie zawiodłeś, to naprawdę jest to ostatnie twoje biennale. Bury. Dariusz Kotkowski. Izydor, przedrzyj się przez tłum, proszę. I zostań tu z nami. Musimy się tu jakoś zmieścić. Agnieszka Cichoń-Kamińska jest na dzisiejszym koncercie. Zapraszam. Paniego zapraszamy. Gratuluję. To jest to nowe pokolenie naszych artystów. Anastazja Dundicz. Zapraszam serdecznie, jeśli jest tam gdzieś z tyłu w tłumie. Pani Ewa Gadomska. Pani Ewa, zapraszam serdecznie. Gratuluję. Krzysztof Janicki. Krzysztofie, dojechałeś, mam nadzieję. Proszę podawać tam z tyłu, naprawdę z tyłu nic nie słychać. Zapraszam państwa do nas bardzo. Będzie nam wszystkim miło poznać po prostu was tutaj, uczestników tej wystawy. Dla nas wszystkich to jest ważne, żeby to środowisko dobrze poznać. Pan prezydent też będzie miał okazję poznać was. Tak, tutaj jest. Pani Violeta Jaskulska, jeśli nie jest w Warszawie, to zapraszam bardzo serdecznie do nas.
pani Rohaja. Pani Kamila, zapraszam. Bardzo serdecznie gratuluję. Pan Rafał Kaźmierczak. Pana Rafała podobno nie posłyszę. Pani Justyna Kędzierska. Pani Agnieszka Markowicz. Agnieszko, jesteś? Góry idzie, no cudownie, góręki, chodź, no widziałam, że możesz mi tego zrobić. Góry, chodź, proszę cię, zapraszam, ty byłeś już wcześniej. Pani Sylwia Michalska.
drugi. Tomek. O. Powiem Państwu, że Tomek ma ciągle jeszcze wystawę w sali kameralnej. I pan Aleksander Woźniak, Olku, widziałam cię również, zapraszam cię najserdeczniej. Panie profesorze. Pan Adam Dyźnic, zapraszam. Eda Jukow, poproszę. Pan Marian Cieliński, widziałam, że jest, zapraszam. Bogdan Żukowski. I pani Mariola Żylińska-Jesztat. Kochani drodzy artyści, bardzo serdecznie wam gratuluję. Bardzo się cieszę, że tak licznie wzięliście udział w tej naszej edycji konkursu. Myśmy się zawsze na początku, jak zwykle, jak co dwa lata, bali, że to już może się wypaliło, że może nie ma zainteresowania. Ale koniec końców w ostatnim tygodniu zgłosiło się was wielu. Mieliśmy tutaj naprawdę ogromny przegląd prac i jury miało bardzo trudne zadanie. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, że się odważyliście, bo zawsze to jest trudny moment, kiedy jesteśmy poddani weryfikacji. Ale proszę się nie przejmować, jeśli nie jesteście w tej edycji, bo to zależy zawsze od wielu subiektywnych czynników, od subiektywnych ocen również naszych jurorów, których staramy się dobrać zawsze z różnych środowisk, ze środowisk akademickich, i są to osoby naprawdę profesjonalnie przygotowane. I bardzo serdecznie gratuluję wszystkim wam, wszystkim uczestnikom tej wystawy. Cieszę się bardzo. Trochę wam zazdroszczę, bo ja od paru edycji... Bo ja od paru edycji nie biorę udziału, ale mam nadzieję, że to się też zmieni. Dziękuję bardzo. I zapraszam państwa, jeśli są jeszcze jakieś artyści z tyłu, którzy biorą udział, to ja bardzo serdecznie was tu jeszcze zapraszam, bo będziemy robić kolejne... Pan Podkowski, tak? Bardzo proszę, słusznie.